Serwus, moi drodzy. Dziś niestety ostatni dzień wyprawy, ale trasa jest zacna. Mam nadzieję, że dzisiaj strzeli ponad 2000 w górę. No i znów wyszło słoneczko. Trochę wiatru, ale myślę, że nie będzie przeszkadzać aż tak bardzo. Cała ekipa się już zbiera pod hotelem Helios Tropical. Miejscem naprawdę wyjątkowym. Świetna architektura. Świetne miejsce dla kolarzy przygotowane. A grupa już zwarta i gotowa. Więc lecimy. Połowa podjazdu za nami. 600 metrów zrobione na dystansie 15 km. No i właśnie to jest to, o czym wam wspominałem wcześniej. Wystarczy wyskoczyć z Almuniekar, no i przewyższenia od razu się robią. Ale po tygodniu jazdy chciałbym już opowiedzieć o jednym ważnym aspekcie, o którym rozmawialiśmy będąc w tym samym gronie, już kiedyś w Beskidach z panią redaktor Aldi. Hola, amigo! A mianowicie o bezpieczeństwie. Są trzy rzeczy, na które ja bardzo mocno zwróciłem uwagę, jeżdżąc tutaj w Hiszpanii. Relacja pomiędzy kierowcami dwóch kół, rowerzystów, a kierowców jest tu na zupełnie innym poziomie niż u nas w kraju. A chcę to pokazać na trzech przykładach. Pierwszy to zakręty. Nie ma możliwości, nie ma sytuacji, żeby tutaj w górach kierowcy samochodów próbowali wyprzedzić rowerzystów na zakręcie. Tydzień jazdy, ja osobiście nie miałem ani razu takiej sytuacji, żebym poczuł niebezpieczeństwo jadąc pod górę. Jest to naprawdę nieocenione, bo dzięki temu zupełnie wyłączamy element strachu jadąc pod górkę. Skupiamy się na tym, żeby kontrolować tętno albo co nam chcecie kontrolować. Jest to obłędne. Dwa, kiedy jedziemy jakąś bardziej ruchliwą drogą, kierowcy nie omijają rowerzystów o 1,5 metra. Tutaj się omija o cały pas. W zasadzie zdarzyło się przez cały tydzień, a jeździliśmy całkiem sporo, może dwa razy, kiedy kierowca znajdował się w jakiejś odległości 1,5 metra od nas, co w Polsce jest raczej tą górną granicą zakresu wyprzedzania. I trzy, w sytuacji, kiedy jedziemy drogą, gdzie są dwa pasy ruchu, prawy ruch ma prawy pas, włącza się do lewego, a my znajdujemy się na tym lewym, co mnie zszokowało, żaden kierowca nie będzie próbował wyprzedzić peletonu z prawej strony. Zawsze zwolni za nim i zawsze będzie puszczał kolarzy, którzy jadą dużo wolniej niż ten samochód, a wyprzedzi
peleton dopiero w sytuacji, kiedy będzie widział, że jest przestrzeń do tego. Dla nas ludzi jeżdżących w Polsce na początku jest to trochę kłopotliwe, budzące taki trochę strach, zmieszanie. Nie wiem jak to nazwać, ale na początku nie było to bardzo komfortowe. Natomiast teraz z czasem wiem jak wiele musimy się nauczyć jeżdżąc w Polsce. Ale nie uważam, że to jest niemożliwe. Bo jest też druga strona medalu. Kolarze tutaj też zachowują się zupełnie inaczej niż my kolarze w Polsce. Kultura jazdy na szosie tutaj jest na bardzo wysokim poziomie, jeżeli widzimy, że samochody ciągną się za nami. Zjeżdżamy do prawej strony. Bardzo często tutaj jeździ się dwójkami po to, żeby skracać peleton, a nie go wydłużać, żeby kierowcy mieli jak najłatwiejsze zadanie do wyprzedzenia grupy cyklistów. No i dzięki temu nie ma konfliktów. Dzięki temu wszyscy na drodze mają swoje miejsce i jeżdżą dużo bezpieczniej, z dużo większym uśmiechem na twarzy. No a w tych warunkach też trudno, żeby uśmiech z twarzy nie znikał. Oj, oj, oj. Ale to jest moje zdanie. Dlatego, żeby być obiektywnym, zapytam też innych, o co o tym myślą. Yeah, we gotta have a good day. All my people down the ride, turning up into the sky that's fast. Yeah, I'm about to break it down, babe. I'll get everything you want, really, just to get a smile real tough. Boy, I get it for my people. Oh, oh, oh. Why don't we don't get a sequel? No, no, no. Saying always oh, coming right with me. There's no time, it's like a blessing, come and fly with me. You and me, there ain't no limit past the sky with me. Say it right. Jedna rzecz, jedna różnica pomiędzy bezpieczeństwem w Polsce na drodze, a w Hiszpanii. Cierpliwość kierowcy. Jedna, jedna. To jest jedna różnica pomiędzy bezpieczeństwem w Polsce, a w Hiszpanii. No w Hiszpanii nie trąbią. I podsumowanie. Widokowe dzisiejszej jazdy, epickiego podjazdu z rurą, którą przedwczoraj zdobyliśmy. Oh, oh, yeah. When tomorrow